Urodziłem się w lutym 1931 roku. Urodziłem się w Krakowie i miałem jeszcze siostrę Ziutę, o 2 lata młodszą ode mnie. Myśmy mieszkali na Grodach, piękne mieszkanie, mieliśmy 2 pokoje, 3 pokoje z kuchnią, bardzo piękne mieszkanie z widokiem na Wawel. Ojciec był damskim krawcem. Jeździł po Europie, podglądał różne nowe trendy i przywoził do Krakowa i po prostu je sprzedawał. On siedział w Royalu na kawce zawsze, a jak przychodziła klientka, to ja właśnie z grobli szedłem po niego, żeby on przyszedł, bo on miał 2 takich pracowników, zresztą w mieszkaniu był ten cały zakład pracy. Pierwszy rok mojej nauki to był właśnie w 1938 roku i poszedłem do pierwszej klasy szkoły Kantego na Smoleńsk, to była najbardziej katolicka szkoła. Ojciec złapał gruźlicę wtedy. No ale Żyda ojca nie przyjęli do szpitala i ojciec zmarł i zostaliśmy się w 3. No to co robić? No Niemcy nam już powiedzieli co mamy robić, że mamy się natychmiast wynieść z 2 walizkami z mieszkania i opuścić to mieszkanie na Grodach, bo ono jest im potrzebne. Pojechaliśmy do Bochni w 3. Tam matka moja wynalazła mieszkanie. W Bochni było getto otwarte. Ja jeździłem do Krakowa. No i dla mamy, dla siostry i dla siebie przywoziłem jedzenie. Oczywiście nikt mnie nie poznawał. Jeździłem jako chłopaczek taki 10-letni pociągiem. Z pociągami też tak nie wolno było jeździć, tylko trzeba było mieć zezwolenia. Żydów to w ogóle mowy nie było. Ja prawie będąc w Krakowie po to jedzenie, po prostu nie byłem na miejscu, jak likwidowali getto bocheńskie. Moja siostra i moja kuzynka i moja matka również zginęły wtedy. Zginęło około 800 Żydów. Ja się zostałem u ciotki Heli Kuśmierczykowej na Zaleskiego 16. I ona była moją właściwie wychowawczynią, matką, ciotką, wszystkim. No i tam mieszkałem. Ponieważ byłem Żydem, to się musiałem ukrywać. To wygospodarowała tam na Zaleskiego 16, to jest na poddaszu, w komórce, jedna komórka za drugą. I oddzieliła te 2 komórki taką szafą i ja tam się ukrywałem zawsze. Jak ktoś przychodził, to ja się tam ukrywałem, żeby nie wiedzieli, że ja tam mieszkam. Natomiast wieczorami w nocy gdzieś wychodziłem z domu. To była siostra mojego ojca, która wyszła za niekatolika, wyszła za chrześcijanina. Nawiasem mówiąc, Reichsdeutscha, bo rodzina austriacka to była. I wyszła za niego i to była okropna rzecz, bo u Żydów, zresztą nie tylko u Żydów, że były takie za mąż pójścia czy ożenki takie niechętne, prawda. No ale to była coś strasznego, ale potem się okazało, że się przydała, bo to jedzenie, które ja woziłem potem do Bochni, to szwagierki mojej ciotki załatwiały, żebym ja mógł zawieźć do Bochni, bo one miały kartki i dostawały produkty. Bo ja nie byłem podobny do Żyda, byłem takim chłopakiem, takim agarem krakowskim. Ktoś doniósł, że moja ciotka Kuśmierczykowa jest Żydówką. No i oczywiście tak się stało, że zabrano ją na gestapo. Była tam, nie wiem jak długo, ale dość długo. W każdym razie wyciągnęły ją siostry męża, Reichsdeutschki. Jak ciotkę wzięli, to mieszkanie zaplombowali. No i ja się chcąc, nie chcąc zostałem na ulicy. Ja chcąc, nie chcąc, bo nie miałem nikogo już.
poszedłem do jednych sióstr mojego wujka, czyli męża mojej ciotki, która nie podpisała listy Reichsdeutschki. No i myślałem, że mi coś pomoże, ale niestety dała mi tylko 20 zł i powiedziałam, musisz nie przychodzić tutaj więcej. Na Zaleskiego pod pierwszym mieszkała. Dała mi 20 zł i pamiętam, kupiłem sobie kawałek chleba, chleb za te 20 zł. A mieszkałem gdzie? Mieszkałem różnie. W każdym razie nie miałem żadnego lokum. Byłem wolnym strzelcem. Mieszkałem na polach, w zbożu, w stogach siana. W tysiącach miejscach ja spałem. Przeważnie na dworcach, w słomnikach, w podkrakowskich miejscowościach, bo wsiadałem do pociągu byle jakiego, naprawdę. Jechałem 2, 3, 4 przystanki, wysiadałem i tam spałem na tych, bo tutaj na dworcu w Krakowie, to nie mogłem spać pod ławką, bo w nocy odbywały się sprzątania i mnie wyciągali. Sam byłem w tym mieście i po prostu handlowałem na dworcu. Zacząłem handlować papierosami, gazetami, a przede wszystkim papierosami stałem się wielkim bossem, bo zarabiałem kupę pieniędzy, miałem mnóstwo pieniędzy, nie miałem co z nimi zrobić. Byłem jedynym, który handlował niemieckimi, który miałem papierosy niemieckie. Kupowałem od żołnierzy niemieckich, którzy jeździli, którzy przebywali od czasu do czasu na dworcu i jak przywozili swoje niewypalone tam z wojska, no to sprzedawali mnie, a ja potem sprzedawałem dalej. Różnych chłopaków było mnóstwo. Żydem to byłem ja, jeden, ale reszta to były chłopaki katolickie, handlujący papierosami i gazetami. Koledzy, którzy nie wiedzieli, co mówią, i w ogóle nie byli świadomi. Zawsze wołali, Żydek, choć niemieckie. Na Pawi mieszkałem, bo to było najbliżej. To tam prawie miałem taką babcię, której dawałem pieniądze, ona mi jedzenie dawała. Dworzec krakowski w czasach okupacji był pilnowany przez jednostkę niemiecką, czołgistów. Taki siwy facet, bo szefem był siwy, bo my handlowcy, takie chłopaki, nazywali go siwym. To on chciał utrzymać porządek na dworcu. Aż raz nas złapał jakiś bardziej profesjonalista i mówi, ja tego faceta muszę zaprowadzić na, czyli mnie jak złapał, muszę go zaprowadzić na policję granatową, tak zwaną. Na ulicy Skawińskiej Bocznej, już teraz tego baraków nie ma, były takie baraki, strasznie stare, takie rozlatujące się, okropne. I tam był jak gdyby dom dla tych wszystkich handlujących, łapali tam tych wszystkich handlujących w Krakowie i prowadzący tryb nie taki, jakby sobie Niemcy życzyli, przekazywali tam do tego baraku. Tam byli Polacy sami i myśmy tam sprawdzano, tam w tym właśnie na Bocznej Skawińskiej sprawdzano, gdzie kto mieszka. Tam sprawdzali tożsamość i jeżeli się wszystko zgadzało, to przenosili takiego delikwenta do Bronowic, tam był dom pracy. Podałem nieprawdziwe dane, bo ani nazwisko, ani adres, ani nic. Babcia, jak się dowiedziała, że mnie złapali i zaprowadzili tam na Boczną Skawińską, do tego baraku wstrętnego, to ona tam przyszła.
Nie wiedziałem, skąd ona się dowiedziała w ogóle, ale patrzę, babcia jest. Przyniosła jedzenie mi jeszcze. Wołałem, Kowalski. No to mnie tam wyciągnęli i mówią, ty mówisz nieprawdę, bo ani tam nie mieszkasz, ani nie nazywasz się Kowalski, ani nic. Ty jesteś Żydem, od razu tak. No to oczywiście przyznałem się. Ten prowadzący barak na drugi dzień potwierdził, uratował mi życie, bo potwierdził tam w swoich księgach, że ja tam mieszkam, że tak się nazywam i tak dalej. I wziął jednego pracownika, mówi, proszę zaprowadzić go do Bronowic. I wziął facet mnie, wsiadł, pamiętam jak dziś, wsiadł do tramwaju ze mną, do czwórki, bo ta czwórka zawsze do Bronowic jeździła. I zawiózł mnie do takiego domu pracy. Tam było kilkadziesiąt osób i pracowali w polu, produkowali żywność, prawda? Ale ja już byłem na tyle mądry, że jak mnie tylko tam zostawił, to ja od razu stamtąd uciekłem. Nie miałem co robić, nie wiedziałem gdzie iść, ale kiedyś u mojej ciotki właśnie tej, co wyszła za tego Aryjczyka, to odbywały się bryże i tam przychodziła pani Rymplowa. Ona mi powiedziała i mojej ciotce, mówi, słuchaj, jakby Henkowi coś potrzeba było załatwić, ja mieszkam w Warszawie i jakby jemu coś było trzeba, jakby go trzeba było ratować, to niech on do mnie przyjedzie. I wtedy sobie przypomniałem o tej pani Rymplowej. Przyjeżdżam do Warszawy, już nie pamiętam, jak ta ulica się nazywała, ale miałem adres. I przyjeżdżam tam, dzwonię, nikt mi nie otwiera, ale sąsiadka mówi, tutaj nie masz co dzwonić, bo tej pani nie ma. Wsiadłem w pociąg i pojechałem do Radzymina. Pierwszy lepszy pociąg, na Radzymin pojechałem. I prawie trafiłem na Dzień Targu. Wojda, z wsi Mokre, 7 kilometrów za Radzyminę, ja cię wezmę do pracy. No i wziął mnie do pracy jako parobka. Byłem parobkiem od wszystkiego. Przede wszystkim spałem w oborze. Razem z koniem i po prostu w oborze spałem. I ze zwierzakami innymi. Miałem takie łóżko powieszone, taki hamak i tam spałem. Tam byłem u niego 2 lata. Może 1,5 roku, dokładnie nie pamiętam, do końca okupacji. 3 dni jechałem do Krakowa. Wszyscy moi zginęli, koniec wojny. No i co robić?